12 odcinek Crazy Chef Cooking. Dzisiaj będzie... Co będzie? Zaraz wam powiem, co będzie. Będą skrzydełka. Dlaczego? Są tanie, smaczne i szybko się robi. Oprócz skrzydełek będziemy potrzebować miód, 3 łyżki, papryka słodka, myślę, że taka jedna dobra łyżka, pół łyżeczki kurkumy, sos sojowo-grzybowy, jedna łyżka, sezam i rozmary. W pierwszej kolejności co powinieneś zrobić, czyli wszystkie składniki, które masz, papryka, kurkuma, sos sojowo-grzybowy, miodu bierzemy połowę, nie zapomnij dodać delikatnie oleju, około 2 łyżek. W tym będziemy moczyć skrzydełka, mieszamy dobrze. Wygląda jak czekoladka. Ok, czyli mamy tak zwaną bejcę. A pokażę wam, jak się robi skrzydełka. Całe skrzydełko, które mamy, najlepiej sobie oprzeć tutaj. Tutaj jest zgięcie i delikatnie przykrywamy. Później delikatnie po stosie. I myślę, jedno skrzydełko, czyli 3 skrzydełka na jedną porcję. Pokażę wam, co będziemy dalej robić ze skrzydełkiem. Żeby ładnie wyglądało, nacinamy tutaj nożem, bierzemy palcami, skręcamy i dociskamy w dół. Czyli wychodzi coś takiego. Jeżeli ci tutaj delikatnie mięsa, odetnij i połóż. Z tym jest trochę inaczej, trzeba się bardziej pokombinować. Czyli znowu naciągasz do środka, nacinasz przy kostkach. Tutaj masz takie dwie kostki, czyli bierzesz nóż, ciach, dwoma palcami ściskasz, dociskasz sobie, ciach, drugi, ciach, tutaj przytrzymujesz i kosteczkę sobie wyciągasz po tej stronie. Wygląda to tak. Pokażę jeszcze raz na drugim, bo dla niektórych może być to nie do końca zrozumiałe. Czyli jeżeli nie podnosisz, robisz to na desce, przechylasz, nacinasz sobie delikatnie skórę z jednej strony, z drugiej, czasami przykładasz na drugą stronę, wkładasz między dwie kostki. I ściągasz palcami. Jedną kostkę i drugą. O! I coś takiego będziemy podawać na patelnię. Spokojnie. Dobra, ostatnie skrzydło zrobiłem. Wygląda to tak. No to jest z kamerą, bo to tak wygląda. Zapomniałem wam powiedzieć o czymś najważniejszym, czego nie przedstawiłem, czyli boczyść. Słuchajcie, po wrzuceniu skrzydełki do marynaty, do tej, pokazuję do tej i do tej kamery, po wyciągnięciu zabijamy w boczek. Mieszamy, aby naprawdę powinniśmy zostawić na około 5-6 godzin w lodówce pod przykryciem, ale ja dzisiaj nie mam czasu, bo już jest za późno, więc robię na szybko, wtedy smak się bardziej dobywa. Teraz zrobię po prostu temperaturę na około 150 stopni i zobaczcie, co robię. Ciach i zabijam sobie spokojnie. Kolejny slajsik. I tą czynność musisz powtórzyć
aż do wyczerpania zapasów skrzydełek. Rozmawiam, słuchajcie, skrzydła są już zawinięte, wiecie o co chodzi w telewizji, zawsze szybko idzie. Rozmarynę, układam sobie rozmarynę na sam spód, aby nadać zapachu i aromatu. Oleję delikatnie oliwą. Co jest najważniejsze w tych skrzydłach? Najważniejsze jest, żeby je postawić o, w ten sposób. Pewnie się zapytacie, kurde, gdzie jest ten sezam, który mówiłeś w składniku? Czy znowu zapomniałaś? Nie, nie zapomniałem. Po to zostawiłem część miodu, aby później użyć pędzelka, jak się boczek zatopi, posmarować miodem, obsypać sezamem i jeszcze raz wsadzić do pieca. Wtedy sezam się nam idealnie zapiecze. Jeżeli byśmy go teraz wsadzili, to ten sezam by za bardzo nam się spiekł. I to wszystko. Wrzucam to do pieca. 160 stopni. Minęło 20 minut. Idziemy sprawdzić skrzydełka. Dobra, 20 minut minęło. Pamiętajcie, piekarnik 150-160 stopni. Skrzydła wyglądają tak. O. Soczek puściły. Jakie masz termometra? Chcesz sprawdzić temperaturę? Najlepiej zrobić coś takiego. Wbijać. Ciach. Przy kosteczce. Liczysz raz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I najczulszy punkt parzy. Jest ponad 50 stopni. Co potrzebujemy? Końcówkę miodu, ta co nam została, i sezam. Czyli bierzemy miodzikiem, smarujemy skrzydełeczko. Tu mam papier też, odsączam sobie. O, ileś. Miód się nam teraz jeszcze skarmelizuje. Jakieś szczekają. Zobaczcie. A. Dobra, zostało nam ostatnie skrzydełko. Jeżeli widzisz, że masz mało skrzydełek, weź piekarnik, potknąć na 200 stopni i wrzuć jeszcze na około 6-7 minut, tak aby sezam się zapiekł, nabrał złocistego kształtu. Koloru całego kształtu. Takie coś wrzucamy do piekarnika. 200 stopni, nagrzany 5-6 minut, czyli skrzydło już mamy. Talerzyk sweet chili, ale kupny. A, za mała dziurka jest. Ale puściły jeszcze sobie. Dobra, jeszcze miętka. O kurde, wypadła mi cała. To wezmę. Ja chciałbym powiedzieć, że tą potrawę dedykuję Beno, bo dostałem od niego przepiękny nóż w prezencie, czyli nóż Apache. Tak wyglądają skrzydełka. Smacznego. Jeszcze raz.